Witam bardzo serdecznie Państwa na tym dzisiejszym spotkaniu. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, w związku z informacją, którą otrzymałam od Pani Skarbnik, że należy dokonać redukcji w zaplanowanych wydatkach bieżących ze względu na to, że została pomniejszona kwota subwencji oświatowej o sumę 8 milionów złotych, zadałam pytanie, gdzie popełniono błąd na etapie przygotowania tej subwencji oświatowej. Czyli gdzie popełniono błąd w projektowaniu, że taka subwencja powinna wpłynąć do miasta. Tak naprawdę subwencja to jest nic innego jak pieniądze, które przeznaczone są na oświatę, które otrzymują samorządy. Aby subwencja wpłynęła do miasta, każda placówka oświatowa musi przygotować specjalny raport. Ten raport zawiera wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania szkoły. Ilość uczniów, ilość orzeczeń, ilość zatrudnionych nauczycieli i stopień ich kwalifikacji. Nawet przesyła się informacje co do wielkości szkoły w metrażu, czy pomocy administracyjnej, czy księgowej. Te wszystkie informacje przesyłane są do SIO, czyli System Informacji Oświatowej. I dopiero na podstawie tych wszystkich informacji, które są zebrane i wysłane, na tej podstawie miasto otrzymuje subwencję oświatową. Można się pomylić, zdarza się, natomiast tak naprawdę jest 7 dni na to, żeby zrobić korektę. Składało się zawsze dwa razy taki raport na koniec września i na koniec marca. Natomiast teraz też jest tak, że na bieżąco wszystkie szkoły wysyłają informacje dotyczące zmian, które są w ich szkołach. I to powoduje, że jest naliczana wysokość subwencji. 8 milionów to jest duża różnica do tego, co miasto zaplanowało, a do tego, co otrzymało w miesiącu styczeń, luty, kiedy ta część subwencji przychodzi. Pani Magdalena Majka powiedziała, że wina tkwiła w systemie, czyli błędnie działał system informacji oświatowej, że ona o tym już wiedziała w październiku. Natomiast stwierdziła, że w związku z tym dopatrzono się, gdzie można obciąć za zaniedbania z zeszłego roku. No ale jeżeli pani wiceprezydent miała informację, czy te 8 milionów, które w tym momencie brakuje, to przekazano, że jest to przychód miasta, skoro nie było pewne, że taka subwencja wpłynie. No bo jeżeli pani skarbnik pyta, że pisze, że należy zaplanować, zredukować wydatki bieżące, to znaczy, że ta kwota została jak gdyby ujęta w tym, że taka kwota, a nie inna będzie. I teraz, szanowni państwo, to jest jedna kwestia, o którą pytam. Kto tutaj tak naprawdę zawinił? Bo oprócz tego, że szkoły wysyłają raporty, to jeszcze jest kontrola nad szkołami. A tą kontrolę nad szkołami ma Wydział Edukacji. I tak naprawdę Wydział Edukacji powinien kontrolować to, co jest wysyłane, bo te pieniądze później spływają właśnie z tych raportów do miasta. Jesteśmy w miesiącu maju. Teraz przygotowane są arkusze organizacyjne pracy szkoły. Pani dyrektor Belska chce wdrożyć od września tak zwany bon oświatowy. Tylko my nie wiemy tak do końca, co to jest i jak ma to funkcjonować. Jak ma to poprawić funkcjonowanie pracy szkoły. Jakie były przyjęte kryteria, bo tak naprawdę wprowadzenie tego bonu wiąże się z redukcją etatów i oszczędnościami, które mają być w szkołach. Czyli przygotowanie bonu będzie się wiązało ze zwolnieniami. W żadnym wypadku nie możemy zrobić zmiany, jeśli chodzi o, żeby była podstawa programowa. Podstawa programowa musi zostać realizowana i na tym nie możemy mieć żadnych oszczędności. Na to są przeznaczone pieniądze i ta kwota będzie. Następna zmiana, jaka nie może być w ogóle uwzględniona, to jest zmiana, która dotyczy finansowania uczniów, więc finansowania nauczycieli. Więc tak samo nauczyciele pensje otrzymają taką, jaką powinni otrzymać, czyli ze względu na swoje kwalifikacje, czy to jest nauczyciel kontraktowy, czy dyplomowy. Tylko gdzie należy szukać oszczędności? Są tak zwane wszystkie kwestie, które można zmienić, na których miasto będzie chciało szukać oszczędności. Więc tak naprawdę etaty biblioteki, etaty świetlicy, etaty psychologów, pedagogów w szkole
bo to są wszystko etaty uznaniowe. I teraz, czy my na tym będziemy oszczędzać? Czy szkoła to jest tylko realizowanie podstawy programowej? Czy szkoła to jest także bezpieczeństwo naszych dzieci? Czy szkoła to jest także wychowanie? Czy to jest także wsparcie? Czy dzieci mają się czuć w szkole dobrze i bezpiecznie? Czy tylko mają się uczyć? Bo jeżeli wychodzimy z takiego założenia, to rzeczywiście obetnijmy etaty, które są etatami uznaniowymi i finansowymi przez miasto i skupmy się tylko na nauce, ale nie na tym to polega. Możemy stworzyć bardzo liczne klasy, wtedy będą oszczędności, ale czy wtedy dzieci będą w szkole bezpieczniejsze? Z tego, co słyszałam, bon edukacyjny ma spowodować znaczne oszczędności, ale dotknie on szczególnie małe placówki, czyli mniejsze szkoły, które będą funkcjonowały. Nie wiemy, jaki był wskaźnik przygotowania tego bonu. Nie mamy informacji. Wiem, że na Komisji Edukacji także takich informacji nie było. I jakie wskaźniki zastosowano, ale chyba zastosowano takie, żeby szukać oszczędności. Czy na tym ma polegać sądecka edukacja? Czy mamy szukać tam oszczędności, gdzie nie powinniśmy ich nigdzie szukać? Uznaniowe jest prowadzenie Pałacu Młodzieży. To może zlikwidujmy grupy dla młodzieży. W sierpniu rodzice będą dzwonić, będą chcieli zapisywać dzieci do Pałacu Młodzieży. Okaże się, że jest przygotowany Pałac Młodzieży na dużo mniej dzieci i dużo mniej młodzieży, która mogłaby z tego Pałacu Młodzieży korzystać i zajęć, które tam są. Tak możemy też szukać oszczędności, tylko czy na tym polega droga szukania oszczędności? Wydaje mi się, że nie. Zadałam pytanie pani Belskiej. Jak przygotowywała, jak chce wdrożyć bon edukacyjny? Ile osób zostanie zwolnionych? Ile osób straci pracę? Ile straci część etatów? A ile będzie likwidacji stanowisk dotyczących pedagogów, psychologów, pracy bibliotecznej czy świetlicy w szkole? Mówimy również o pracy administracyjnej. Nie uważam, że do końca bon jest przygotowany, ale jeżeli jest przygotowany, czy nie ma przypadkiem za zadanie, aby szukać oszczędności czy zwalniać pracowników? Jeżeli zwalniamy pracowników, to w takim razie odprawy. Czy miasto jest przygotowane na odprawy, które pracownicy mieliby dostać? To są pytania, szanowni państwo, które się nasuwają, bo sytuacja wokół oświaty od zeszłego roku jest bardzo trudna. Uważam, że jeszcze chyba nie było nigdy takiej sytuacji złej, jeśli chodzi o oświatę. Sama od zeszłego roku mówimy o likwidacji szkoły. Mamy sytuację związaną z Miejskim Ośrodkiem Sportu. Problemy w niektórych szkołach. Myślę, że taka zła atmosfera nie służy sądeckim szkołom. Nie służy sądeckim szkołom zwalnianie pracowników, przyjmowanie osób niekompetentnych. To wszystko powoduje, że wiele mam telefonów, gdzie ludzie, osoby, mieszkańcy czują się zagrożeni tym, co może się stać z sądecką oświatą. Nie możemy zwiększać szkół liczebnie, szukając klas liczebnie, szukając oszczędności, bo nie tędy droga. A pytania dotyczące subwencji i straty 8 milionów, myślę, że na te pytania otrzymam odpowiedzi. Jak nadzór, który był nad szkołami, realizował swoje zadania, że w tym momencie mamy może nie do zwrotu, ale nie dostaliśmy takiej subwencji, jak była zaplanowana. A być może te pieniądze zostały już rozdysponowane, jakby były w budżecie. Mam nadzieję, że te wszystkie sprawy i wszystkie niejasności, które będą, zostaną wyjaśnione i wytłumaczone mieszkańcom, dlaczego należy szukać oszczędności w oświacie, że brakuje pieniędzy, które liczono, że będą z subwencji oświatowej. Bardzo dziękuję.